Dzień dobry Państwu, Magdalena Kośny. Dzisiaj moim gościem jest pan Wojciech Pomorski. Dzień dobry panu. Dzień dobry, panie redaktor, dzień dobry państwu. Tutaj widzę, że promienie jest pana twarzy taka radość. Może powie pan, czym ona jest spowodowana? Wieloma faktorami. Ale może pani chodzi głównie o ten, że córki spotkałem tydzień temu. Pierwszy raz. Myślę, że o to właśnie mi chodzi. No, też myślałem. No, bo to jest główny powód, gdzie efekt walki, efekt naszej miłości jednak się przebił poprzez 14,5 roku psucia tego, naszej więzi, psucia miłości, która nas łączy. I doszło do tego, że się spotkaliśmy z obiema córkami. Chciały same po 14 latach i 5, 6, 14,5 lat praktycznie. Od porwania ich z domu przez byłą żonę Niemkę przy całkowitym nadzorze Jugendamtu każdego kroku. To walka w ogóle o widzenia dzieci. Walka o cokolwiek, żeby... Ile czasu widział pan dzieci? W stosunku tych 14,5 roku. No, pierwszy raz od porwania zobaczyłem po 2 latach. Teraz w piątek, sobota, 2,5 godziny i 2 czy 3 godziny w następny dzień. Jedno widzenie. Potem po roku też podobnie, jakieś też 2,5 godziny, 4,5, 5 godzin we Wiedniu wtedy. No i następne, ostatnie spotkanie było później 5 lat od tego drugiego spotkania. Czyli w odstępach dwuletnich, rocznych i 5-letnich. A to ostatnie spotkanie właśnie po 5 latach od... A to już teraz prawie 8 lat temu. To było 12 lutego 2010 roku we Wiedniu. Jedno spotkanie, no 2,5-godzinne. To było może 15-16 godzin na 14,5 lat. Tragedia. No i teraz się spotykamy, już widzieliśmy się 6 razy. A kto zaaranżował spotkanie? Córki czy pan? Znaczy kto kogo odnalazł tak naprawdę? Znaczy, mnie to dużo kosztowało, dużo wysiłku, w różnych aspektach, żeby je znaleźć. W końcu adres odnalazłem, bo tak sobie tam robili Austriacy i Niemcy. No i moi sprzedajni adwokaci praktycznie, których miałem, że pozbyli mnie w ogóle nawet prawo, żebym znał adres dzieci, nie znałem adresu nawet. Nawet mi zabrali prawo do spotykania pod nadzorem, bo ta więź się odnawiała, dzieci zaraz odkrywały tatusia i po polsku coś. Zaraz trzeba było nawet to mi zabrać. Także no nie ma takiej kary w kodeksie karnym. Idzie się do więzienia, odwiedzają dzieci, widzi człowiek. Nawet mają tam prawo być sam na sam chyba z żoną, czy jakieś tam, nie wiem, nie byłem nigdy w więzieniu. Także chyba jest coś takiego jak wizyta małżeńska. Chyba coś takiego jest tam. A tutaj no dzieci, no to jest kara, której wielu ludzi nie wytrzymywało i zabijali się. No, czyli doprowadzenie ludzi do śmierci nawet. Bo jacyś tam zakompleksieni aktywiści Jugendamtu sobie siedzą i chcą swoje kompleksy odgrywać, że to on jest Niemiec, a to jakiś Polaczek, czy tam ktoś, bo też Niemców męczą. Taka stygmatyzacja, tak? No coś takiego chorego tu w Niemczech, to jest na porządku dziennym. Bo ze statystyk wynika, że mniej więcej Jugendamt porywa właśnie Polaków, Polek. Poza Niemcom, tak, Polakom. To jest to największa mniejszość narodowa. Jesteśmy bez statusu mniejszości, co prawda. Dlatego traktat polsko-niemiecki. U nas w Sejmie mniejszość niemiecka ma. No, znałem tego pana, co tam siedzi. Ja bo kandydowałem w wyborach chyba polskim w 2007 roku. Ten pan też kandydował, no to ja... Wtedy mnie poprosiła jedna partia, czy od nich nie kandydował. No to kandydowałem, ona tak bardzo na prawo była. No zagadałem tego członka mniejszości niemieckiej, który zrobił, bo to tak naprawdę Niemców w Polsce nie ma rdzennych. Są albo Kaszubi, albo Ślązaci. Ci, którzy zostali, bo bliżej było do Polski niż do Niemiec, tak jak moja rodzina, Kaszubi.
I powiem pan, nie umiał po niemiecku. No, potem ciekawe, co to za mniejszość niemiecka. Nie umiał po niemiecku. No, ale i tak mi przeszkadza osobiście, że oni są. No, wie pani, to jest w ogóle ewenement i absurd, że taki traktat podpisaliśmy i daliśmy, stworzyliśmy mniejszość niemiecką, której nie ma de facto. Bo tam są ludzie, którzy się zapisują do tak zwanej mniejszości niemieckiej za słownik Langenscheita, który w sklepie kosztuje 40-50 zł. Oni go dostają za darmo, słownik fajny. Zapisują się i potem na roboty do Niemiec ich wywożą. Gdzieś mają tam jakieś udogodnienia, bo oni tam są jakieś Volkslistę podpisali mniejszość niemiecką. No i za coś takiego absurdalnego, za pieniądze podatników polskich stworzyliśmy renesans niemieckości na terenach polskich, które tak naprawdę cennie polskie było. No przecież mamy na Serbołżyczę tutaj, na Śląsku, na Pomorzu, to wszystko Polacy byli, my Kaszubi. Jacy tam Niemcy? To jest ludność napływowa. Znaczy na Śląsku ta sytuacja wygląda trochę tak. Nie bardzo, bo bliżej im teraz do Niemiec się okazuje. No. Wiadomo, jak korytko wyschnie, to trzeba szybko szukać innego korytka. No tak, troszeczkę to takie żałosne, bo sprzedawać za srebrniki swoją matkę, swoją godność. No, ale nie bycie wiem. Ślązakiem jest tożsame z byciem Polakiem. No to nie ma coś takiego jak Ślązacy. Nie ma narodowości śląskiej, nie ma języka śląskiego. Nie, no właśnie tutaj niestety są problemy z tym, że narodowość śląska. No to jest właśnie absurd pasujący Niemcom. No chodzi o oderwanie z czasem tych ziem od Polski i maluczkim wmówienie czegoś takiego. No my Kaszubi mamy swój język, to jest od lat wiadomo. Odrębny język Księstwo Pomorskie, język kaszubski to jest język Księstwa Pomorskiego. Naród odrębny, są dialekty tego języka. No nie ma czegoś takiego ze śląskim, to językoznawcy wiedzą, są w temacie. To jest ludność przemieszana, napływowa. No i tutaj, myślę, świadomi ludzie to wiedzą. Tylko kwestia manipulacji, powtarzania. No, powtarzanie kłamstw ciągłych, propaganda Goebbelsa, kłamstwa powtarzane 1000 razy w kółko, no w końcu stanie się niepodważalną prawdą. Chociaż tak nie jest. No, myślący ludzie to wychwycą, ale nie wszyscy dwa kilo, znaczy, które są używane. Myślących ludzi statystycznie mamy jakieś 10% i to i tak jest zawyżone. No Polska jest krajem, no, nasz naród jest ogłupiałym krajem i bardzo mamy niski odsetek ludności, bardzo tak naprawdę wywodzące się z inteligencji, mając jako żonę inteligencję, ale to na skutek eksterminacji właśnie myślącej części społeczeństwa przez najpierw pod zaborami, przez Rosję, potem na 20 lat mieliśmy spokoju, potem była wojna i akcja AB. Faszyści, Niemcy mordowali myślących ludzi, w ogóle Polaków, ale przede wszystkim nauczycieli, ludzi, no wtedy było czasem, był nawet analfabetyzm. Jak no tak, straciliśmy naszych intelektualistów. Tak, bezpowrotnie. Później była eksterminacja przez Sowiety, no tam nawet patrzyli na ręce, kto miał robocze ręce, odciski. No to dobra, ty tam pracuj, płać podatki, a ktoś nie ma, no ty za dużo myślisz, kombinujesz, będziesz niebezpieczny, no to kula w łeb, Katyń, symbol. Potem po wojnie eksterminacja resztek, tych co pozostali jeszcze, powstanie warszawskie, Baczyński, myśmy diamentami strzelali. No, przeciętnie na wojnie giną przeciętni ludzie z poworu, młode chłopaki, u nas inteligencja ginęła. W Niemców zginęło około 10 milionów. No taki plan, chcieli nas zniszczyć. No tak, utnijmy głowę, mam ciało, niech sobie tam pracuje. Dlatego no, mamy tu problem z regeneracją inteligencji, a myślę, że powolutku dojdziemy do tego. No, ta nasza inteligencja wylądowała albo w ziemi, albo na Syberii, albo na emigracji. Niewielkie szczątki w Polsce zostały. No teraz to musi się na nowo odbudować, myślę, że 2-3 pokolenia. Troszkę to potrwa. No i tutaj mamy z kolei ten problem, że raś, ludzie sprzedajni za pieniądze na naszych sąsiadów za Odry, Nysy, no jakieś
absurdalne idee dają się łapać. No myślę, Bogu dzięki, u mnie na Kaszubach, skąd jestem, jestem Kaszubem, Polakiem. Co, tak jak ja. No to miło. Bardzo miło również. Też czysta, 100% Kaszubka? Tak, 100% Kaszubka. No, ze strony mamy ojca? Tak. to fajnie. No i u nas, Bogu dzięki, na Kaszubach czegoś takiego, nie ma takich chorych zjawisk. No tak abstrahując od pana Donalda Tuska, który chciał odrywać. Ale on się wyrzekł tego, no, że jest Kaszubem, on się czuje Niemcem i niech tak zostanie. No, ale tam coś był czas, że chciał odrywać Kaszuby, chciał wojsko kaszubskie stwarzać, bo kaszubskie odegrać pieniądze. Kaszuby, no, dla niego każda idea, która próbował wszystkiego, co mógł, żeby gdzieś zaistnieć. No i zaistniał jako największy chyba kłamca. Nie, jeszcze wcześniej zaistniał w szansie na sukces. W szansie na sukces, tam kolędy próbował śpiewać. Tam, tak. No to był człowiek, który faktycznie nie miał żadnych hamulców, żeby gdzieś do koryta się dorwać. Nie udało mu się z nacjonalizmem kaszubskim, bo my Kaszubi zawsze jesteśmy z Polską. I tam nie ma jakichś odrębnych. Jak są, no to są oszołomy praktycznie. Odrywanie Kaszub. Kompletnie nie ma sensu. No i żaden normalnie myślący Kaszub. My jesteśmy zachodniosłowiańskim narodem i zawsze byliśmy z Polską. Jest w hymnie chyba Kaszub, że nie ma Kaszub bez Polonii, bez Polski i Polski bez Kaszub nawet. Także jakieś takie próbują oszołomy, co niektóre takie idee gdzieś tam, żeby zaistniały, ale to od razu w zarodku ginie. No jednym z takich osób był pan Tusk. Na szczęście wyemigrował. No, oby nie wrócił. I znowu nie psuł nam jedności narodowej. A wracając do meritum, jak to się zaczęło, że stosunki pana z żoną zaczęły się psuć, że ona wzięła i porwała dzieci? Znaczy, stosunki były normalne z żoną, tylko miała 16 lat, jak się poznaliśmy, 19 lat wzięliśmy ślub, ja miałem 25. I normalnie szło, nauczyła się polskiego, tylko problem był teściowie, jej rodzina. Tak z dnia na dzień uciekł? To od początku było, oni się wmieszali jeszcze byliśmy narzeczeństwem, jej babka była z Prus Wschodnich, miała trzech braci, którzy byli członkami SS i zginęli w Polsce. SS, to nie był Wehrmacht. I taka nienawiść była ciągle do Polaków. Ja katolikiem jestem, moja żona też przeszła na katolicyzm, była luteranką. I rodzina ciągle miała jakieś problemy z naszymi prywatnymi sprawami. Ja się nie mieszałem do ich rodziny, do ich małżeńskiego życia. No ale oni się mieszali ciągle do naszego. No a jeszcze człowiek studiował, maturę robił, uczył się, politologia, germanistyka. Tak, jeszcze Stowarzyszenie Polskie prowadziłem. Naprawdę to była cała masa. I to im przeszkadzało. Bo tam po zawodówkach byli wszyscy, tam w rodzinie nikt matury nie miał. I jakoś nie rozumieli, że nie trzeba zawsze tylko wyłącznie fizycznie pracować, a może to jakieś ukryte kompleksy. W każdym razie wszystko było dobre, żeby do nas się mieszać, nasze małżeństwo, ingerować w nasze małżeństwo. I tak powoli, tak przebyły różne etapy w rozwoju. Ale język polski zawsze stanowił problem. No to był ciągle problem od początku. Nawet jak czytałem gdzieś tam książkę historyczną, była pokojowa mowa Hitlera. Taka jego usta były jakby do armaty, taka karykatura, do armaty przyrównane, która wystrzeliwuje gołąbka pokoju. No i tam wąsik, grzywka. I coś takiego, gdzie zobaczył jej ojczym i zaraz coś tam zaczął krzyczeć, machać rękami, że to... To naziści, nie Niemcy. Ja nie wiedziałem, o co mu chodzi w ogóle. No historia, uczyłem się historii, przedmiot historia. To no, historia różne miała etapy, w różnych państwach, w różnych krajach. I często były też zakazy, próbowali zakazywać polskiego. Aż w końcu zakazani polskiego, tak? No, tak wymyślili. Żona czasem też przerywała kontakt z nimi na kilka lat.
Ja z kolei mówię, no masz, no Boże, mama, czemu masz mamo, nie widzi, tylko mówię, no, troszeczkę nie daje im się mieszać w nasze małżeństwo, bo stwórz tam skorupkę, tak jak orzeszek, a w środku, żeby to nasze małżeństwo mogło być nienaruszane, żeby na tej skorupce się odbijały ich wszelkie próby ingerencji. No z tym miała problem. Ale mogli się Państwo dogadać przecież na innej płaszczyźnie, na przykład opieka naprzemienna, tydzień dzieci są u pana. A już po porwaniu dzieci? No, znaczy przed porwaniem. No ja tam nie było jakichś w ogóle sygnałów nawet, że... Czyli po prostu pan normalnie wyszedł, a ona uciekła. No dokładnie tak było. Wyszedłem 9 lipca 2003 i wróciłem po kilku godzinach i nie było nikogo. I dzieci do dzisiaj nie wróciły do domu. To wszystko też jej rodzina wywiozła, oni brali w tym udział, wszystko było doskonale przygotowane, wcześniej były rzeczy wywożone z domu. Tylko ja, no bo tak jak szyfrów na telefon nie miałem, bo tam nikt sobie tam nie patrzył, czy ja, czy żonie zaufanie 100%. Znaczy jak ktoś wprowadza takie szyfry i zaczyna robić takie rzeczy, to coś się dzieje. Tak, ja, nie mieliśmy czegoś takiego, ani ja nie miałem, byłem strasznie ufny. W ogóle nie liczyłem z tym, że kogoś, kto kogoś się pokochało, związało się, ma się dzieci, że ten ktoś będzie nagle to do zbliższa z tego będzie chciał zrobić. Celem małżeństwa, rodziny jest to, żeby je umacniać, rozwijać, no i żyć ze sobą. Ze sobą, nie wszystko. Z całą rodziną. Nie niszczyć tego. I tam troszeczkę inne podejście było. Rzeczy były wywożone, jakiś komplet garnków, że niby na do ogródka, do domku w ogródku, komplet garnków. No, ale po co garnki w ogóle? No tak sobie już zabierała powolutku, czy jakieś tam płaszcze, że niby tam gdzieś wyrzuci do skrzynki Czerwonego Krzyża, czy takie różne dziwne rzeczy, a płaszcz był bardzo dobry, bo ja się dziwiłem, ale a później jak właśnie dzieci zniknęły, to były puste kartony w szafach i przykryte tam dwoma, trzema rzeczami, że się zdawało, że jest pełno. I takie rzeczy robili. Ja w ogóle w innym świecie żyłem. To był taki cios, jakbym takim młotkiem Józefkiem dostał w głowę, że naprawdę ciężko było się w ogóle podnieść, bo nagle straciło się wszystko tak z nienacka. I wiem jak to jest, jak chłopaki czy kobiety popełnili samobójstwo po nieraz dwóch, trzech tygodniach, nieraz po roku, po dwóch, gdy stracili wszystko, co kochali. No bo to jest prawda, że tatuś kocha bardzo, ale też jest problem z sądami, które nie chcą przyznawać ojcom dzieci. No tu sądy w ogóle w Niemczech to przede wszystkim jest faktor narodowościowy. Tu Polak praktycznie zawsze traci dziecko. Z tego 98-99% to są kobiety Polki, które za jakichś Niemców wychodzą z różnych względów. A mężczyzn, które miały żony Niemki, to praktycznie to może dwóch, trzech gdzieś spotkałem w ciągu 28 lat, co tu jest. To bardzo, bardzo niewielki odsetek jest. I przeważnie te Polki tracą dzieci. Ale tak jak u mnie Polak, mężczyzna, jak ktoś czegoś takiego dojdzie, to automatycznie ma podgórkę. Tu nie było żadnych pomówień o narkotyki, jak często bywa w rodzinach, czasem słusznie, czy o alkohol. Ale w końcu jaki był powód odebrania tych dzieci? Znaczy, było samowolne uprowadzenie ich. I powodem, że tych dzieci nie widziałem, to była zwłoka jugendamtu, który zwlekał, który wziął stronę. A pan ślepo wierzył w prawo, tak? No wierzyłem ślepo w prawo, ale to też po pierwsze, żeby mieć czyste sumienie, bo ludzie już w tej drugiej instancji na pewno nie to tam to dziadostwo tam w najniższych sądach, potem będzie wyższy sąd. Dobra, wyższy sąd podtrzymał oczywiście wszystko, czasem zaostrzał. No potem była trzecia instancja, sąd konstytucyjny, czy Verfassungsgericht w Karlsruhe. No i później jeszcze Strasburg. Ja już niejednokrotnie przeszedłem te wszystkie instancje. No ale przepuszczono pana jego pierwszą osobę za coś takiego. To nie było w sądach. To było w Parlamencie Europejskim. 7 czerwca 2007 roku
pierwszą petycję napisałem do komisji petycji, w ogóle odkryłem tą drogę, że coś takiego istnieje. To była petycja numer 38, łamane przez 2006 Pomorski. Do niej się dołączyło kilkaset petentów, rozpropagowałem ten pomysł. Grecy, Francuzi, Niemcy, Włosi, Rosjanie, Polacy. Masa, tam było powyżej 400 petycji, moja pierwsza. I w końcu no, tam było dość mocno, mieliśmy szefa komisji petycji, był wtedy akurat Polak. I Niemiec próbował blokować jeden, całe posiedzenia tej komisji, ale udało się. I doszło do tego, że było na forum, była dyskusja na ten temat. Niemcy przysłali reprezentantkę rządu Niemiec, panią Gila Schindler, i ona wygłosiła te przeprosiny w stosunku tylko do mnie za dyskryminację. I powiedziała, bardzo mi przykro, że tak się stało, że to nie jest wina nich, tylko jugendantów. No ale poza werbalnymi przeprosinami nic więcej się nie stało. Żadnych, nie wiem, odszkodowań, czy naprawienia tego w jakikolwiek sposób, czy żeby rząd Niemiec przeprosił mnie osobiście. Nie ma. Oni przeprosili tam w Parlamencie Europejskim, bo było ciśnienie. Znaczy powinien pan ubiegać się o odszkodowanie, i to naprawdę wielkie odszkodowanie. O, panie. Za tyle lat. No było, był czas, że miałem 18 procesów równocześnie w Niemczech i w Austrii. O dzieci, no najróżniejsze, 18 procesów. Ja miałem im wytoczone, oni mi, i tak się wzajemnie w uścisku trzymaliśmy przez prawie 14 lat, bo jakieś chyba pół roku nie mam żadnych procesów wreszcie. Także 14 lat to musiałem. A przez te 14 lat nie czuł pan w środku takiego rozżalenia, rozgoryczenia, nie wiem, że chciałby pan wziąć broń i iść, po prostu zamordować ich i wziąć te dzieci. Ja to dzisiaj bardzo chętnie bym to zrobił. Mm. Miałbym na liście tak z 12. Ten, co mi zakazał po niemiecku, ten, który mi wywoził dzieci do Austrii, ten, który Bruno Mor, który powiedział, że polsko-niemiecki traktat jest brudnym gównem, cytat, nie moje słowa, Scheißdreck po niemiecku. No, wielu ludzi, gościa, który spotkanie nadzorowe mi zrobił w Austrii, chciał, bo było 12 tysięcy euro za pół roku spotkań, co dwa tygodnie, no, musiał chwilę, by to potrwało, ja bym te pieniądze miał, ale ze złośliwości natychmiast tam sobie napisał do sądu, że on jest, że to tam jest coś, że trzeba mi zabrać nawet spotkania pod nadzorem. No, no strasznie się mścili na mnie tylko za to właściwie, bo powodem nie było tam żadnych jakichś zarzutów o pedofilię, o maltretowanie dzieci, wykorzystywanie jakieś, nie wiem, no o narkotyki, o przemoc, o alkohol. Nie było takich żadnych zarzutów. A jedyne co było, to był język niemiecki, który mi kazali mówić z dziećmi. Mogłem je już zobaczyć w październiku, w listopadzie 2003 roku, w jakieś 4-3 miesiące po porwaniu. No i już wszystko omawiałem z kobietą, która ma nas nadzorować. Nawet i dałem pomysł, że będziemy się bawić marionetkami, lalkami. Ta będzie mówić po polsku, ta trochę po niemiecku i będziemy... I po polsku, i nie, po niemiecku, tak żeby ona wiedziała, co się dzieje, bo przecież ja z dziećmi po polsku rozmawiam. Że będziemy w dwóch językach to wszystko robić. No i było wszystko umówione. Miało być spotkanie chyba 28 października 2003 roku. No i wtedy dostaję telefon czy SMS, już nie pamiętam, 14 ponad lat temu, że spotkania są odwołane, no chyba, że będę mówił wyłącznie w języku niemieckim. I to mi pan Manfred Schröder chyba napisał. No i na przykład on też byłby na liście do odstrzału. Bardzo chętnie bym to zrobił, to no, ścierwo, bo bym zabił, tylko do więzienia poszedł za człowieka. Dokładnie. I teraz, czy warto? Bo, czy warto zakopywać tutaj gdzieś, co jeszcze ktoś będzie salił drzewo, to... No, tylko kwestia, czy warto iść do więzienia za ścierwo. Ja wytrzymałem te 14,5 lat, jesteśmy z dziećmi. Ja im w oczy patrzę, one są szczęśliwe. Ja wiem, że zrobiłem wszystko, bo panu też pytanie było, czy te instancje, te sądy, że wierzyłem w sprawiedliwość. Ja chciałem mieć czyste sumienie. Chciałem wiedzieć, że spróbowałem wszystkiego na wszystkich możliwych polach, jako ojciec, jako człowiek, jako Polak,
żeby walczyć z tym, z tą dyskryminacją nie tylko mnie, ale moich dzieci. One nie wiedziały, co się dzieje. Ja jako ojciec jestem odpowiedzialny za to, że je krzywdzono. Jeżeli ja nie brałem udziału w ich germanizacji, mówiłem, dobra, jeżeli to robicie jak bandyci, to róbcie to beze mnie. Ja nie będę wspólnikiem bandytów niemieckich, którzy robią krzywdę moim dzieciom, germanizując je. Wbrew woli ojca i rodziny, przecież ja miałem prawa rodzicielskie, mnie dopiero bardzo późno zabrali, mieli z tym problem. Ale oni potrafią wszystko. A w tym zakazie polskiego nie widzi pan ręki swojej żony i jej rodziny? No oczywiście, oni, im to cały czas przeszkadzało, a że to no, tam blisko siebie na dzielnicy przyszli, żeby tak jak w Polsce można Polak chyba szybciej by wziął stronę Polaka niż tam jakiegoś, nie wiem, Ukraińca, co by tam po ukraińsku dzieci bym tu rozmawiał, a co mu tam niech. No to coś podobnie pewnie tutaj mnie potraktowali, ale... Czy Niemiec chciałby być traktowany w Tajlandii, że ma tylko po tajlandzku mówić dziećmi? Zwłaszcza kiedy nie zna języka jeszcze. No ja znam język. To nie chodzi... Pan tak, ale dzieci się uczyły i zapomniały, bo dziecko szybko zapomina. To nie chodzi tyle o znajomość języka. Tu priorytetem jest rodzina i ich zachowanie. A Jugendamt, osoby nadzorujące, mają się dostosować tak, żeby tej delikatnej linii emocjonalnej, komunikacyjnej w rodzinie, żeby im nie przeszkadzać. A oni chcieli narzucać nam, żebyśmy my się dostosowali do ich jakichś prymitywnych mrzonek. Mówię, nie, wy macie się dostosować do nas. I tak powinno to funkcjonować. Przecież i tak funkcjonuje. Wolna Europa, Unia Europejska. No, panie, to Niemcy chcą uchodzić za bardzo postępowych, ale mamy ale tak. Ale tylko chcą uchodzić. Mamy Hamburg, miasto wielkości Warszawy, portowe, okno na świat. Reklamują, wielkie miasto, światowe. A widzimy, jaka to jest zaściankowość. Jaka pogarda do innych, że ten nazizm... mania wyższości siedzi nie tylko na jakiejś prowincji, wiosce, gdzie tam jeszcze krzyże żelazne. Wielkie aglomeracje. Tak. No i z kolei Wiedeń, stolica Austrii, no kraj, z którego pochodzi Hitler, wydał mi zakaz. Te zakazy można wydrukować na stronach naszej organizacji dyskryminacja. Znaczy, na pewno dołączę do tego wywiadu, że sam Hitler już to stworzył i to dalej się dzieje. Dalej się dzieje bezkarnie. Niemcy się tłumaczą, że nie mają wpływu na Jugendamty. No to tak jakby Polska nie miała wpływu na jakiś MOPS w jakimś mieście, który łamie międzynarodowe ustalenia, konwencje. No to zaraz by wylecieli tacy ludzie. Ale zajmują się Polską, gdzie wszystko jest w porządku. To jest mania wyższości niemiecka, tym bardziej, że w Polsce są demokratyczne, były wybory. Ludzie wybrali tak, jak wybrali, od koryta oderwano postkomunistyczne, już nie będę... To jest ścierwa. Pani to powiedziała. Zostały oderwane i tak za późno, bo już to powinno być w 89 zrobione, a nie w 2015 roku. No ale od 2 lat Polska postkomunistów wyrzuciliśmy wreszcie na śmietnik historii. I teraz możemy po prostu widzieć, jak oni dalej jeszcze bezczelnie próbują przeinaczać prawdę. No to tak jak Niemcy. Kto robił obozy? Niemcy. Niemcy gazowali, Niemcy mordowali. Bezczelnie śmiał nazywać te obozy polskimi obozami. No to taka typowa jest słowo oszwabić. No, samo nie powstało to słowo. My na Kaszubach wiemy, że to oszwabić. No, Niemiec potrafi tak wykiwać, tak zamotać, że... No właściwie ciężko to udowodnić, że oszukał, że to było zwyczajne oszustwo. Oni to umieją, tak jak w przypadkach tych ich kłamstw różnych i przeinaczeń. Tak jak nie chciałem mówić w języku niemieckim, mimo że jestem germanistą, nauczycielem niemieckiego. A ja się nadal brzydzę. No język... Znaczy nie pana, tylko tego języka. Język jest. No nie powiem, żeby jakiś przepiękny, no także Pan Bóg chyba poskąpie ładnego, dźwięcznego języka. No ale mają takie, jakie mają, co zrobić.
Tyle, że mnie nikt nie ma prawa zmuszać do rozmawiania w języku Adolfa Hitlera z moimi własnymi dziećmi. Ja powiedziałem, ja w języku Adolfa Hitlera, to pan sobie może ze swoimi dziećmi rozmawiać. Ja rozmawiam z moimi dziećmi w języku polskim. I pan nie masz mi prawa narzucać, żebym językowi rozmawiał czy w języku Hitlera, czy w języku finlandzkim, czy w języku szwedzkim. To nie masz, nie można czegoś takiego robić. No i tu mieścili się na mnie za to, że byłem z pierwszych Polaków, co w ogóle zauważył, że to jest coś nie tak. Ale to dzięki wychowaniu, dzięki ojcu, dzięki walce z komuną, przez którą musiałem wyjeżdżać tutaj do Niemiec, żeby być wolnym człowiekiem. Stało się inaczej. Został pan więźniem. A mam więźniem. Więźniem. Znaczy myślę, że został odpowiedni człowiek powołany na odpowiednie miejsce, żeby wreszcie to ukrócić, bo nikt nie był w stanie się temu przeciwstawić. Ja to wytrzymałem, przeżyłem, politologię studiowałem, germanistykę, także troszeczkę mieli ze mną trudniej. No i przede wszystkim wychowanie, godność, honor, człowiek o to walczył z komuną, przez to emigrował tu jako emigrant polityczny. I Niemcy tą samą strunę ruszyli, która jest nietykalna dla Polaka. To było straszne, jak ja w ogóle zostałem skonfrontowany z czymś takim, że mi zakazują mówić po polsku. To każdy Polak jest na tym punkcie bardzo wrażliwy. Wiemy, strajki dzieci we wrześniu, bito ich, bo kazano im na lekcje religii mówić. Tylko jeszcze lekcja religii była w języku polskim. I zabrano to i kazano mówić Ojcze Nasz po niemiecku, bito je. Zwyczajnie małe dzieci bito i każdy Polak o tym słyszał, uczył się. Każdy Polak wie, co to jest rusyfikacja, germanizacja, co było w czasie rozbiorów. I teraz, w XXI wieku, dzieje się to samo. W 2003 roku dostaje zakaz języka polskiego, a w 2005 roku dostaje taki sam zakaz z Wiednia, z Austrii, ze stolicy Austrii, miasta liczącego prawie 3 miliony ludzi. Nie z wioski austriackiej, zakompleksionych faszystów, co oni jeszcze tęsknią za grzywką na lewą stronę i za wąsem pod nosem. No i tak by się zgoliło ten wąsik, prawda? Jednym pociągnięciem brzytwy. I przeczesało na lewą stronę. Grzywkę przeczesać grzybyczkiem. Tak. Ale ciężko. Próbowałem, ale tam bronią się tego, żeby tego do wąsa brzytwy nie dopuszczają. Ale zgolimy. No, tak, kiedyś myślę, że się wybierze. Dojdziemy do tego. Jak nie my, to muzułmanie to zrobią w inny sposób, ale my tu mamy swoje zaległości z Niemcami do uregulowania. Nas muzułmanie nie interesują. My i Niemcy mamy swoje sprawy i te sprawy załatwimy. Właśnie, ja po prostu towarzyszenia, bo tutaj widzę logo z tyłu. No i właśnie, kiedy powstało i skąd taki pomysł na stowarzyszenie? Stowarzyszenie powstało spontanicznie, gdyż dostałem ten zakaz polskiego, dzieci zabrano, zacząłem się zwracać o pomoc do polityków, wtedy nieudolnych, od 2 lat już tych, których chciałem. Ale wtedy byli nieudolni, Tuski i takie tam no, pełzające na czworakach. Oni byli udolni, po prostu nie chcieli. Nieudolni, bo to byli złodzieje, różnej maści, korupcjogenne układy. Ludzie, którzy zwyczajnie na czworakach chodzić musieli, bo ich nie nauczono w domu, że mogą normalnie wyprostowanie chodzić. No i ta sprawa została się głośna dzięki mediom. Ludzie automatycznie, spontanicznie się do mnie zaczęli masowo zgłaszać o pomoc. I wtedy pomysł padł, żeby stworzyć stowarzyszenie i taką nazwę dać, jaką mamy. To było najpierw około roku, półtora nieformalnej działalności, a 18 lutego 2007 roku, czyli 10,5 roku temu, no prawie 11. Zarejestrowaliśmy to stowarzyszenie, było założycielskie zebranie, tam notariusz, adwokaci, wszystkie sprawy zostały dobrze dopracowane, statut, grupa założycielska, wybraliśmy zarząd i tak dalej, wszystko to, co przewidziane było. No i zarejestrował, państwo niemieckie zarejestrowało to jako podmiot, dlatego na końcu jest TZ e.V., czyli towarzystwo zarejestrowane. I wtedy została ta organizacja stworzona. Oczywiście też przedtem logo.
jaki znak sobie stworzył. No nie musi być znak, ale... To znaczy, na pewno nie jest to kurczak, raczej orzeł. Znak mieliśmy od razu jasny, że musi to być polski orzeł. Polski orzeł. Tylko kwestia, no jaki orzeł? Tyle z tych orłów, wszystkie podobne, no teraz państwowy, no jagielloński, czy tam piastowski, czy taki, czy inny. Ale mówimy, no wiecie, co, że był przecież chrobry, był w 1000 roku, fajny gość, ładnie tam o Łużycę walczył, o tą trzeci zjazd w Gnieźnie. No wiecie co, bierzemy z tej monety chrobrego, pierwszy denar, z pierwszym wizerunkiem orła, historycy się sprzeczają, czy pawia, że mam ogon, że to raczej paw jest. Koguta ma taki grzebiec. No, bo wtedy pawie były chowane. Można poczytać o tym. Także to wtedy był paw, taki jako królewski ptak i były na książęcych dworach chowane. Także... No ale to już chrobry wiedział lepiej. Co to jest? A teraz będziemy chyba zawsze do końca świata dochodzić, czy to... Paw, czy orzeł, czy kogut, czy tam co. W każdym razie to był pierwszy wizerunek ptaka, uznawany jako godło wtedy, pierwsze godło polskie. Mówimy, bierzemy ten polski. I od razu z chrobrym się kojarzył, mocnym władcą, który dzisiejsze tereny Drezna, Chocierbusz, Kotbus, to były polskie, walczył konkretnie i był naprawdę silnym władcą. Nie pełzał na czworakach. Wtedy były te słabe rządy i chcieliśmy się odróżniać, że my tu jednak Polska dla nas jest priorytetem. Oczywiście na tle polskich barw narodowych i wokoło polska flaga biało-czerwona. I pięknie. No też tak bardzo nam się podoba to nasze logo. I myślę, że dobre logo wybraliśmy, dobry znak naszego stowarzyszenia, które liczy już kilkaset ludzi, a chyba sympatykiem naszym jest każdy Polak już. Nie tylko Polacy, bo też Niemcy na myśli. Ilu ludziom pan pomógł? No, jest pan w stanie to policzyć? No problem jest w tym, że każdego telefonu nie zapisuję. No, często nawet nie widziałem tych ludzi, mówiłem co mają robić. Załatwiałem, przepłaszałem. Zapomnijmy jakąś liczbę. To by było bezpośrednio, gdzie brałem taki konkretny udział mniej lub bardziej w dzieciach, które są w Polsce z rodzicami albo u rodziców już, a nie w Jugendamcie. No, można by spokojnie, ostrożnie licząc 800 by było gdzieś dzieci. To tak, sporo. No, powinno być więcej, ale staramy się jak możemy. No a kilka tysięcy ludzi, z którymi miałem styczność i różnie doradzałem. I często w ogóle się urywał często kontakt, bo załatwialiśmy te sprawy. Oni to byli w stanie sobie poradzić, instruowani przeze mnie, żeby te sprawy. Ale z wywiezionych dzieci do Polski około 800 jest na spokojnie w ciągu kilku ostatnich lat. Jak może pana nienawidzić ci Niemcy, Szwaby, czy jak im tam jeszcze w tym Reichu? Z wzajemnością, tylko ja się nie zniżę do nienawiści, ja po prostu, jeżeli chcieli mnie splunąć w twarz, a jest taka znana polska pieśń, nie będzie Niemiec, plunam w twarz. Ja taki felieton napisałem dla portalu meritum.pl. Nie będzie Niemiec, pluł mi w twarz. Taki tytuł użyłem. No to, że nie będzie Niemiec, pluł mi w twarz. No, panie redaktor, państwo, oni chcieli mi napluć w twarz. Żeby mi napluć w twarz, to musieliby jakiś poziom reprezentować. To jest po pierwsze. Oni sobie mogą nienawidzić, ale z kim ja tu tak naprawdę mam do czynienia? Tu jest miłość, tu jest prawda, tu jest rycerskość. Tam jest podłość, jakieś uderzenia poniżej pasa.
No to jeden Polak starczy, żeby sobie z nimi poradzić. Tak naprawdę. Jeden dobry Polak, żeby każdy Polak był konkretny, mądry, godność liczący. Ja z Niemcami często, z Niemcami, mam przyjaciół też Niemców, moim zastępcą stowarzyszenia z Niemiec, członkami w stowarzyszeniu są. Rozmawiam sobie z Niemcami, oni wiedzą, bo rozmawiamy. Wiedzą, że tak naprawdę każdy Niemiec powinien się czuć zaszczycony, że w ogóle rozmawia z Polakiem. Polak mu nie napluje na dzień dobry w twarz, nie skopie go. Mówię, tylko dlatego tak jest, bo wy nam co piątego zamordowaliście Polaka, okradliście cały kraj, zrujnowaliście, cofnęliście nas o 50 lat wstecz, musieliśmy się podnosić i sobie poszliście i nie rozmawiajmy, nie wracajmy do przeszłości. No złodziej tak zawsze mówi, ukradnie, zabił, nie rozmawiajmy, nie wracajmy do przeszłości, zostawmy tak jak jest. Nie, trzeba najpierw oddać, naprawić szkody. I moi przyjaciele wiedzą, że tak jest. Jak gdzieś mówią, że Polacy kradną samochody. Ja osobiście nawet nie wiem, jak ten samochód, no chyba bym wybił szybę, jakbym kluczyki w środku zostawił, ale niektórzy wiedzą, jak to zrobić bez. Ale jak taka rozmowa się gdzieś tam przejawiła, to powiedziałem do takiej pani, że wie pani, aż się za mało kradną tych samochodów. A pan mówi, jak pan jako inteligentny człowiek może coś takiego powiedzieć? A mówię, jak pan jako inteligentną osobę może coś takiego w ogóle powiedzieć? Bo przecież wy nam przyszliście, zrabowaliście wszystko i tak dalej. 5 lat panoszyliście się w naszym kraju, wymordowaliście mniejszość żydowską, która miała u nas wszelkie możliwe prawa, sami się zarządzali. Polska była wolnym krajem i zostawiliście takie arcydzieła kultury budowlanej jak Majdanek, Auschwitz i możemy podziwiać architekturę lat 39-45 w Polsce i poszliście sobie. No to jak wy teraz oddacie to wszystko? No nie oddaliście nam rekompensat, także niech kradną te wasze samochody, oddajcie nam jednego Baczyńskiego. Ile samochodów był warty Baczyński? Chyba bez liku. Milion nawet bym nie wziął za niego. Ale Baczyński to jest tylko jeden. Ilu było? Ilu wspaniałych ludzi? Starzyński, szef Warszawy, też zginął Grotrowecki, ilu poetów tam można by wymieniać i wymieniać, no diamentami strzeliśmy. Także, no i od razu był tak, w rozmowie zaraz była grzeczna i mówi, no tak, ma pan rację. No tak się z nimi rozmawia. Także do nienawiści, ja się nie zniżę do jakiejś nienawiści po prostu, no ja nie mam z kim tu rozmawiać. Nie ma rycerskości, no rycerz nie będzie dawał pola jakiemuś wieśniakowi z widłami, co mu w plecy rzuci siekierą. Chołocie zwykłej. No. Bo tak to można nazwać. Ja tak sobie myślę, że gdyby oni wiedzieli, że z panem będą takie problemy, to oni by panu jeszcze więcej dzieci dali. No, ja im powiedziałem kiedyś, pierwsze rozmowy, którą mam nagraną, że no, będziecie odpowiecie za to, co mi robicie. Pan nam grozi, powiedział pan Martin Schroeder, wygląda cię Bergedorf, ten, który mi zakazał pierwszy polskiego. Nagrane jest, także mogę nawet udostępnić nagranie. Ja mu powiedziałam, nie, ja panu nie grożę, ja tylko panu mówię, co będzie. Jest. No, ja już zrobiłem wszystko, co możliwe, żeby mnie nie napluto w twarz. Oni chcieli, napluć nie, nie dorośli, żeby mi napluć w twarz. Musiałbym naprawdę do człowieka na moim poziomie moralno-etyczno intelektualnym, zrobić wielkie świństwo i ten człowiek miałby prawo mi może napluć twarz. Ale oni, to są lata świetlne, tysiące lat świetnych, które dzielą mnie od tych podłych zachowań niskich, które niestety tu niemiecki Jugendamt i sądownictwo i także politycy niemieccy, bo też byli za tym, za zakazywaniem po polsku, za wynarodowieniem moich dzieci. A ja walczę o swoje dzieci. Także o inne, ale mnie ten problem dotknął osobiście. Ja wiem, jak on boli, jakie to jest naruszenie godności. Nawet nie chcieli przeprosić za dyskryminację. I tak zrobili w sądach do Strasburga. No a przede wszystkim te drogi sądowe przeszedłem. No jestem radosnym, spełnionym człowiekiem. Nikt mi nie powie, trzeba było iść do Strasburga, tam byś wygrał. Nie wygrałem, tylko wygrałem. Przeszedłem wszystko. Tak, mam czyste sumienie. I 3 metry akt, które mnie kosztowały 80 tysięcy euro. Po 5 tysięcy euro. Ale ma pan też znowu córki. No córeczki są, moje koty małe. Ładne, piękne dziewczyny. Mam nadzieję, że są teraz polonizowane. No już dostały książki do nauki polskiego, chcą się uczyć polskiego, kilka słów pamiętają, wiedzą. Tatę pamiętają?
Pamiętają, pamiętają. Wiele wspomnień pamiętają. Aż się zdziwiłem, że niektóre takie incydenty, jak tam Justyna coś rozrabiała i Wąkę coś tam... Ale już tam nie chcę intymnych spraw. I jak wtedy jej upomniałem, że Iwusia malutka, że nie lubię. A tam szczegóły, to jeszcze przyjdzie na to czas. A się Państwo na pewno dowiedzą szczegółów i to bardzo dokładnie. I pamiętała te rzeczy, co mnie bardzo zdziwiło, bo malutka była, wtedy miała 3-4 latka. I tak sobie rozmawiamy, zbliżamy się. I oczka im się zaszkliły, jak dostały ode mnie stos listów, które do nich wysyłałem, a które były wyrzucane i one nie dostawały tych listów. I część listów, może 10-15, w kolorowych kopertach, to dla dzieci żółta, czerwona, zielona, nie, tam jakieś serduszko. I te koperty wracały. Nie podjęte. Te listy na 10, 7 urodzinki, na Boże Narodzenie, one teraz otwierały je. Jak im dawałem ten klik. To musiała być wzruszająca chwila. No i Iwonka już tylko miały wilgotne oczka, jak im to dawałem i tam troszkę pokazywałem. I to też ważne, bo wszędzie były te potwierdzenia nadania listów poleconych. Mhm. To było pełno tego. I ksera wysłanych listów. Nie wszystkie skserowałem, bo człowiek, wiadomo, zabiegany. Ja 18 procesów czasem skserował, a czasem drukarka się popsuła, skaner nie działał. Ale no było tego gdzieś tyle. No, książki do języka polskiego chciały, żeby im przywieźć nauki polskiego. Może zaskoczą na następnym spotkaniu czymś pana. No teraz będziemy się, dziadkowie się z nimi spotkają pierwszy raz. Będziemy niedługo jechać z dziadkami do Austrii, do Wiednia. Ja widziałam pokój dziewczynek i tam jest tak, jakby one wyszły na chwilę. Nic się praktycznie nie zmieniło chyba po tych 15 latach. No bo wyszły. Na chwilę. Tylko ta chwila jeszcze trwa, ale żeby jak wrócą, miały tak jak miały, a że... On co, ma się na nowo przekwalifikowywać? Nie, no jak się kocha dzieci, to się kocha i się stara też ich im zostawić tak, jak miały ich miejsce. A nie to wszystko likwidować, niszczyć, rozdawać. One pamiętają i teraz tak się cieszyły i misie rozpoznały na zdjęciach. Chciał się obmieć tego niebieskiego misia, a tamtego szarego kotka, żebym im dał. No, będą chciały to mieć. Przyjdzie sobie... czas, że jeszcze przyjadą, wejdą z tego swojego pokoju. No już blisko ten czas. I polskiego... Szczęście, że ten koszmar się skończył. No myślę, że to było takie przełomowe, bo naprawdę ulżyło, bardzo ulżyło. To było straszne w ogóle nie widzieć ich, nie wiedzieć, jak wyglądają. Jak na jedno spotkanie córka przyszła z koleżanką, to ja do tej koleżanki podszedłem, myślałem, że to moja córka jest, była jaśniejsze włosy, myślałem, że to Iwonka. To była jej koleżanka. Człowiek nawet nie wie, jak wyglądają dzieci tak doprowadzić. Coś, czego bym sobie nie wyobraził kiedyś. Ale myślę, że polecałbym film zobaczyć Zapamiętaj imię twoje. Czy Zapamiętaj imię swoje. Bardzo dobry film. I przeczytać sobie książkę Szkoła Janczarów Alojzego Twardyckiego, który jest honorowym członkiem stowarzyszenia, którego znam osobiście. To był, on był zgermanizowany, zabrany jak miał 4 lata. Potem repolonizowany, udało się go odnaleźć matce. No, on jest w 38 roku urodzenia, ja 70. Mieliśmy taką specyficzną więź mamy ze sobą. On mnie traktuje jak jego matkę, która go odzyskała i na nowo polonizowała. Ja go traktuję jak on by był moim synem, córkami, bo on był zgermanizowany. I on mi mówi, co on czuje, a on się mnie pyta, co... No niesamowite, miał totalna różnica, on by mógł być spokojnie moim ojcem, niejednokrotnie, a ja jego synem, a mamy odwrotne. No to jedyna w swoim rodzaju taka więź z tym człowiekiem, dlatego też jest honorowym członkiem naszego stowarzyszenia, bardzo był wdzięczny za to nadanie honorowego członkostwa, mam jego list z tym związany, mam jego książkę Szkoła Janczarów, z dedykacją. I tam opisuje, jak był porwany, jak był zgermanizowany. Jego ojciec był oficerem polskim. Rozerwała go bomba w 1939 roku we wrześniu. I jego zabrano, jak miał 4 lata, dano oficerowi Gestapo czy SS. No i oni mu wmawiali, że on jest dzieckiem
że polscy bandyci zabili jego rodziców. Coś takiego tam w skrócie. Dziecko polskiego oficera. Było w nienawiści do Polaków wychowane, no później udało się. I on to opisuje w swojej książce Szkoła Janczarów. Tą książkę też dałem moim dzieciom po niemiecku. Także myślę, że zrozumieją, co się im stało. Wracając jeszcze do sprawy małej Marcelinki. Jak pan sądzi, długo jeszcze potrwa rodziny? Sprawa Marcelinki to może być różnie. Może to potrwać szybciutko, ale my chcemy... No ja pani lubi. Ja tam też nie stronię od broni, bardzo lubię strzelać. Trzeba sprawdzić, czy nie ma żadnego w komorze. Sprawa Marcelinki może być załatwiona od ręki, tylko Jugend tam tego nie chce. Pomogliby oddać dziecko. Dobrze, oddajemy, pan mieliśmy się. Tak jak obiecali. No nie naobiecali, ale się biorą na nią 7000 euro miesięcznie. Tyle, że jest taka możliwość, bo przecież dwójka dzieci jest u rodziców, czyli co? A dlaczego jedno nie, a dwójka tak? No tamtych może tamte pożrą, może są ludożercami, a może Marcelinka inaczej smakuje, bo to małe, świeże mięsko. Nie wiem, nie znam powodów Jugendamtu, są całkowicie nieznane nikomu. Dlaczego ta dwójka dzieci, ich dobro nie jest zagrożone u nich, a dobro jej by było akurat. To jest wręcz śmieszne. Tak. Myślę, że z twarzą najlepiej by wyszli, stosując wariant oddajemy dziecko, a nieraz doprowadziliśmy do tego wariantu. Ale no, będą chcieli przez sąd wszystko przepchać, no to ciekawe, czy sąd zauważy jakieś przesłanki, że akurat to jedno z trójki dzieci musi być w Jugendamcie, czy dawane do jakiejś rodziny lesbijek, czy dwóch pedałów. No nazywajmy rzecz po imieniu. No dokładnie, przecież to słowo, jak to mi się nazywa, pewne zjawiska, które akurat ja... No to nie można nazwać rodziną, w każdym razie takich ludzi, którzy mają jakieś tam preferencje seksualne. Różne ludzie mają preferencje seksualne, tak, będziemy różne... Nie trzeba też paradować i tego obrażać całym światem. Zjawisko, które może istniało, może... będzie istniało, ale nie można tego jakby na ołtarz stawiać i zrównywać z kobietą, mężczyzną, którzy tworzą rodzinę i mają dzieci. I tutaj często się zdarza, że dzieci właśnie do takich rodzin, do takich par dają, często też do par w ogóle absurdalnych. Znaczy to jest temat zupełnie na inną rozmowę, ale... Także mogliby... Z domów dziecka są właśnie adopcje zagraniczne bardzo często w takich krajach, gdzie niestety geje i lesbijki mogą adoptować dzieci. No tutaj oni to często stosują w Niemczech. I to by był wariant ten też, ale myślę, że w sądzie to w sprawie Marcelinki nie przejdzie. Będą próbowali jakoś wyjść z twarzą z tego na siłę. Ale no, będzie im ciężko, tym bardziej, że teraz rodzice byli wczoraj u Marcelinki i przedwczoraj i jakieś tam dziwne ma za uchem odparzenia, czy za te 7000 euro coś słabo dbają o czystość dziecka, skoro jakieś grzyby się pojawiają na skórze, no wiadomo, są grzyby na każdej skórze, to dlatego się myjemy. Zaszczepili, kiedy dziewczynka jest chora. No wbrew woli ojców, rodziców, a jeżeli chora, to się chory człowiek jest, nie powinno się szczepić. Bo nie, przecież to są bakterie. Jednak. Układ odpornościowy jest słabszy i szczepienie, no to wtedy człowiek ma być w pełni sił. Także to też jest taki faktor. My na pewno każdy faktor wykorzystamy, żeby ujawnić absurd tego zarządzenia, tego ruchu Jugendamtu i jego aktywistek, będą mieli ciężko. Jak nie wydadzą dziecka w pierwszej instancji, no to myślę, że już drugą to już będą mieli dość. Albo może coś się wydarzy innego, że dziecko wróci do rodziców, ale to już zobaczymy. No właśnie, zobaczymy. Na koniec jeszcze raz polecę Państwu stronę dyskryminacja.d, tam więcej materiałów i gdyby oglądał nas ktoś, kto ma właśnie takie problemy, to zapraszam na tą stronę i dziękuję, że nas Państwo oglądali. Jeszcze raz Wojciech Pomorski. Do widzenia. Do widzenia.